5-procentowej blisko różnicy na korzyść Andrzeja Dudy? Jedno i drugie. Jedno i drugie niewątpliwie jest sensacją, tym bardziej, że sondaże wskazywały, że będzie dokładnie odwrotny wynik. Natomiast wydaje się, że tutaj zadziała efekt ostatnich dni. Przede wszystkim coś, co już internauci określili mianem efektu Rymanowskiego. Chodzi o tą debatę, której prezydent Komorowski na antenie TVN24 wdał się w kłótnię z dziennikarzem. To pokazało, że ten obraz, który był kreowany prezydenta przez 5 lat, nie ma nic związku, żadnego związku z rzeczywistością. To nie jest taki cukierkowy prezydent. To jest prezydent kłótni, to jest prezydent wojny, to jest prezydent agresji, obrażania przeciwników. Czyli dokładnie inaczej się zachował, niż wskazywałby na to jego hasło wyborcze, czyli zgoda. Tytuł sądy i pytanie, które zadajemy Państwu w sądzie, brzmi właśnie tak. Czy Bronisław Komorowski naprawdę jest zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych? Ale pokażmy, może to jest tytuł sądy. Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, wyślij SMS-a o treści 1 na numer 72075. Jeśli nie, SMS o treści 2 na ten sam numer. A my przenieśmy się na facebookową stronę Bronisława Komorowskiego, gdzie dzisiaj z samego rana pojawił się 30-sekundowy film o jednomandatowych okręgach wyborczych. I o to właśnie Państwa pytamy. Czy Bronisław Komorowski tak mówi, bo musi, czy tak mówi, bo tak myśli? Pokażmy ten materiał. Kogo wybierasz? Prezydent Komorowski popiera jednomandatowe okręgi wyborcze do Sejmu i podpisał ustawę wprowadzającą je do Senatu. Co na to Andrzej Duda? PiS próbowało zablokować te przepisy, a sam Andrzej Duda otwarcie sprzeciwia się jednomandatowym okręgom wyborczym do Sejmu. Prezydent Komorowski popiera ograniczanie finansowania partii z budżetu. Podpisał ustawę zmniejszającą dopłaty o połowę. Co na to Andrzej Duda? PiS chciało zablokować i tę ustawę, głosując za utrzymaniem dopłat dla partii. Andrzej Duda przeciw obywatelom. To jak pan ocenia sam spot, no i główny wątek tego spotu, pierwszy związany z JOW-em? Myślę, że to jest bardzo duży, ogromny falstart drugiej tury ze strony prezydenta z jednego prostego powodu. Właśnie z powodu takiej kampanii przegrał tą pierwszą turę. Pokazał się tutaj nie jako prezydent, który coś jest w stanie przedstawić, jakiś program, a jako ten, który właśnie jest agresywny, który atakuje, dyskredytuje swoich przeciwników. Tym bardziej, że jest to bardzo jednostronne przedstawienie tematu, a zwróćmy uwagę, że jeden i drugi z tych punktów wcale nie jest taki jednoznaczny. I JOW-y, i finansowanie partii. Co to znaczy, że nie jest to jednoznaczny punkt? Przede wszystkim finansowanie partii z budżetu. Prezydent się przedstawia jako ten, który był zwolennikiem tego rozwiązania, ale co mu szkodziło złożyć jako prezydentowi odpowiedni projekt ustawy? Mało tego, ponawiać ten projekt, gdyby rzeczywiście był za tym rozwiązaniem. Przypomnijmy, że w obecnej kadencji Sejmu to rozwiązanie miało poparcie Platformy Obywatelskiej i miało poparcie Ruchu Palikota. Gdyby na początku tej kadencji taki projekt znalazł się w Sejmie, te głosy wystarczyły do jego przeprowadzenia. A wówczas prezydent jako zwolennik tego rozwiązania powinien się na to zgodzić. Po drugie, w tej chwili rezygnacja z finansowania partii politycznych jest wbrew pozorom dużo bardziej niebezpieczna niż jeszcze kilka miesięcy temu. Polskie partie polityczne w zasadzie mogłyby korzystać na dobrą sprawę ze źródeł bardzo różnych wtedy. Biznesowych, mniej lub bardziej oficjalnych, szemranych. Największe zaplecze biznesowe to jest Platforma Obywatelska, czyli to jest działanie wybitnie w interesie swojej własnej partii, a nie w interesie obywateli, ale też z drugiej strony. Przypomnijmy, że mamy w tej chwili bardzo niepewną sytuację na wschodzie Europy. I gdyby powstała taka możliwość, że partie miały inne finansowanie niż z budżetu, to jestem przekonany, że największe finanse miałyby partie prorosyjskie finansowane z pieniędzy Władimira Putina. Dzisiaj przepisy polskie zabraniają finansowania partii politycznych z zagranicy w jakikolwiek sposób, no ale mamy przykłady, które z Europy są znane świetnie. Skandal wokół finansowania Frontu Narodowego we Francji z pieniędzy i z kredytów udzielanych przez rosyjskie banki. Takie rozwiązanie mogłoby również siłą rzeczy zacząć mieć miejsce w Polsce, gdyby nie obowiązywały przepisy ograniczające finansowanie do pieniędzy publicznych? Ależ oczywiście rezygnacja w tej chwili z finansowania z pieniędzy publicznych byłaby zachętą do tego rodzaju działania. W ten sposób należy to ująć. Wprost przeciwnie, to by świadczyło o tym, że działamy raczej w kierunku, powiedzmy, prorosyjskich partii, a nie w kierunku czystości polskiego życia publicznego. Pamiętajmy o tym, że tak jak mówiłem, sytuacja jest bardzo niepewna na wschodzie i w tej chwili rezygnacja z takich zapisów i otworzenie tak dużego pola do działania przedstawicielom mniej lub bardziej oficjalnym opcji prorosyjskiej na polskiej scenie politycznej, no to jest totalna dezorganizacja naszego systemu politycznego. Więc moim zdaniem ten akurat punkt z tych tematów referendalnych został dodany wyłącznie po to, aby
pokazać to, powiedzmy, populistyczne oblicze prezydenta. Każdy będzie przeciwko finansowaniu partii z budżetu, na pewno większość obywateli. Co Platforma Obywatelska ćwiczyła już wielokrotnie, bo przypomnijmy, że powstała, informując, że nigdy nie będzie pobierała pieniędzy z budżetu. Czas pokazał, że było jednak inaczej. Panie profesorze, chciałbym na chwilę cofnąć się do klasycznych przykładów z polskiej politologii. Klasycznym przykładem i jedną z pierwszych bezpośrednich kampanii w Polsce była kampania prezydencka w 1990 roku. Bardzo proszę o pokazanie wykresu pokazującego poparcie dla Tadeusza Mazowieckiego w trakcie tej kampanii na podstawie badań jedynych, jakie wówczas były dostępne. Ówczesny OBOP publikował wyniki poparcia dla Tadeusza Mazowieckiego. Tadeusza Mazowieckiego, który rozpoczynał swoją kampanię, w której miał spotkać się w drugiej turze z Lechem Wałęsą, od blisko 30% poparcia i z tygodnia na tydzień regularnie tracił po kilka punktów procentowych, ostatecznie przegrał ze Stanem Tymińskim. Na tym fragmencie od 15 października 90 roku do 27 listopada widzimy w zasadzie tylko jeden krótki okres, kiedy te notowania wzrosły. Kiedy pan przygląda się tym danym i ma w pamięci świeżo zakończoną pierwszą część kampanii wyborczej, czy widzi pan jakieś podobieństwa pomiędzy błędami, które popełnił Tadeusz Mazowiecki, a błędami, które popełnił Bronisław Komorowski? Przede wszystkim Bronisław Komorowski, można powiedzieć, kopiował w pewnym sensie w ogólnych zarysach kampanii właśnie Tadeusza Mazowieckiego z 90 roku i ten wykres to potwierdza. Ta arogancja, to przekonanie o tym, że żyjemy w najlepszych czasach, że tylko my mamy rację, że nikt inny poza nami nie może rządzić, bo będzie robił to źle, że inni to są oszołomy. Przecież tak wtedy określano przeciwników Tadeusza Mazowieckiego. Mało tego, ze strony tych samych osób padały podobne sformułowania. Wówczas nieżyjący już Bronisław Geremek powiedział po wyborach, kiedy Tadeusz Mazowiecki przegrał w pierwszej turze, polskie społeczeństwo nie dorosło do demokracji. Dzisiaj w jednej z czołowych gazet słyszymy dokładnie takie samo zdanie. Społeczeństwo polskie nie dorosło do demokracji, bo nie zagłosowało na dawną Unię Demokratyczną czy Unię Wolności. A przypomnijmy, że prezydent Komorowski z tej partii właśnie się wywodzi. Mało tego, kancelaria, która jak widać prowadziła głównie jego kampanię, to są politycy Unii Wolności. A jak wiemy, Unia Wolności żadnej kampanii, czy to prezydenckiej, czy parlamentarnej, nie wygrała, więc otoczył się od początku osobami, które były przegrane niejako na polskiej scenie politycznej i oni go pociągnęli w dół. Panie profesorze, drugi przykład w takim razie, większe zestawienie z tej samej kampanii wyborczej 1990 roku, pokazujące, jak krzyżują się między sobą linie poparcia dla Tadeusza Mazowieckiego, którego widzieliśmy przed chwilą, oraz czarnego konia ówczesnych wyborów, czyli Stana Tymińskiego. Stan Tymiński, człowiek zupełnie nieznany, startujący z poziomu zero, to jest ta jasno żółta linia, która zaczyna się z poziomu zero, wznosi się, no jest de facto drugą od góry pod koniec tych wykresów. To jest lustrzane odbicie tej różowej linii, która wskazuje na poparcie Tadeusza Mazowieckiego. To jest lustrzane odbicie poparcia Mazowieckiego. Im bardziej tracił Mazowiecki, tym bardziej zyskiwał Stan Tymiński. Ostatecznie to Stan Tymiński wyprzedził Tadeusza Mazowieckiego i wszedł do drugiej tury ówczesnych wyborów, w której przegrał. Czy Paweł Kukiz z kolei w tych wyborach w jakiś sposób odnosi się i powtarza w pewnym sensie polityczny fenomen, z jakim miał do czynienia wówczas Stan Tymiński? Tak samo jak i Stan Tymiński, tak samo Paweł Kukiz, niezależnie od tych wykresów, zebrali ten sam elektorat, elektorat niezadowolony z przemian po 90 roku. Stan Tymiński i teraz elektorat niezadowolony z tego, co mamy w tej chwili w kraju po 25-26 latach przemian, ale pamiętajmy też o jednym. Tutaj był wykres pokazany z kolei kandydata rosnącego, rozumiem, że to był prezydent Wałęsa, tego kandydata, który startował niezbyt wysokiego poziomu, czyli podobnie jak zwycięzca wczorajszej pierwszej tury, a zdecydowanie tą kandydaturę wygrał. Wygrał 70 do 30 mniej więcej w takim stosunku, bijąc Stana Tymińskiego, a faktycznie startował z poziomu niższego niż Tadeusz Mazowiecki na początku czegoś, co się wówczas nazywało wojną na górze. To pokazuje, że jest duży potencjał, tym bardziej, że w drugiej turze prezydenta Komorowskiego, pamiętajmy, nie będzie można rozliczyć z żadnych obietnic, które w tej chwili składa, bo już w następnych wyborach żadnych nie będzie mógł startować. Nie będzie można powiedzieć, nie wybierzemy cię kiedykolwiek na jakąkolwiek funkcję, bo on już nie będzie mógł w żadnych wyborach startować. Więc to, co wszystko w tej chwili mówi, nie mamy żadnej gwarancji, że będzie go można rozliczyć, że spełni te obietnice, które w tej chwili składa. Mało tego. Dlaczego tych obietnic nie zrealizował w ciągu 5 lat? Miał poparcie obozu rządzącego, większość w Sejmie.
swój rząd, mógł wyliczenia odpowiedni rząd przedstawić. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą. Dlaczego w ciągu 5 lat tych 3 referendów nie było, skoro jest takim zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych? Może Bronisław Komorowski chciał je wszystkie zorganizować w ostatnich 2 tygodniach przed kampanią. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myśli pan, że istnieją szanse na to, aby przed otwarciem lokali wyborczych ponownym któreś z tych działań i tych zapowiedzi, które dzisiaj już złożył Bronisław Komorowski, zmiany konstytucyjne, ewentualne dyskusje dotyczące JOW-ów będą miały realny wymiar, nie wiem, wniosku o zmianę przepisów, wniosku na najbliższe posiedzenie Sejmu, nie wiem, o wprowadzenie do porządku obrad na przykład zmiany konstytucji, to Prawo i Sprawiedliwość może postawić w trudnej sytuacji. Najłatwiej będzie przeprowadzić procedurę przez Senat, dlatego że tam, niezależnie od głosów Prawa i Sprawiedliwości, Platforma Obywatelska ma większość, a zarządzenie samego referendum czyni prezydent za zgodą Senatu. Więc to być może się stanie, raczej na pewno się stanie, bo będzie chodziło o to, żeby pokazać jakiś namacalny krok. Jakieś realne działanie, a nie zapowiedź. Tak, dokładnie, ale zwróćmy uwagę, że to referendum w tym układzie, który jest, ma czysto populistyczny charakter. Tak jak powiedziałem, finansowanie partii. Kto chce finansować partię? Nikt. Więc to jest czysty populizm. Wprowadzenie zasady, że podatnik zawsze ma rację, to i konstytucjonaliści już w tej chwili mówią, że to jest wątpliwe pod względem konstytucyjnym pytanie, dlatego że tego rodzaju materia to jest ustawa. Taka sprawa się nie przeprowadza referendum, tym bardziej, że tak skonstruowane pytanie, jak to przedstawił prezydent, jest bardzo wieloznaczne i w zasadzie nic nam nie mówi o szczegółach, a jak zwykle szczegóły będą w ustawie, więc to, że nawet przyjmiemy to referendum ten punkt, to niczym nie będzie świadczyło. To jest tak, jakby głosować za tym, czy chcemy być piękni, bogaci i zdrowi. Czy Bronisław Komorowski naprawdę jest zwolennikiem JOW-ów? To jest treść pytania, na jakie możecie państwo odpowiadać. Pod koniec popołudniowego wydania Wolnych Głosów poinformujemy, jak państwo odpowiedzieliście. Jeśli uważacie państwo, że tak, SMS o treści 1 na numer 72075. Jeśli uważacie państwo, że nie, SMS o treści 2 na ten sam numer. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Piotr Wawrzyk był gościem Wolnych Głosów. Ja już teraz zapraszam na godzinę 20:15, dzisiaj w wieczornych Wolnych Głosach, będzie dwóch gości, dwóch spin doktorów, niegdyś osiągających sukcesy. Adam Bielan i Piotr Tymochowicz, który dziś na Facebooku zapowiedział, że jutro spotyka się z panem prezydentem i zamierza prowadzić kampanię pana prezydenta. Przypomnijmy, wcześniej Stantymiński, wcześniej Andrzej Leper, wcześniej Janusz Palikot. Cóż, ciekawie się robi w kampanii. Telewizja Republika, Wolne Głosy. Zostańcie państwo z nami.